Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Halleluja. Cudowny jest nasz Zbawiciel, nasz Pan. Dobrze jest stać przed Nim, dobrze jest wielbić Jego imię. Wiecie, tak sobie pomyślałem, dzisiaj często stajemy, ćwiczymy nasze mięśnie, nasze nogi. Halleluja. Często stajemy do modlitwy, ale to jest fajny czas, kiedy możemy stać przed Bogiem. Ja chcę Was jeszcze raz zachęcić do tego, ale za chwilę. Powiem Wam, chyba w czwartek czy któregoś dnia miałem sen. Śniło mi się, że oglądałem reklamę w telewizji, chociaż nie wiem skąd się to wzięło, bo dawno nie oglądałem telewizji. I widziałem w reklamie, świąteczną reklamę, jak mała dziewczynka zachęcała o tym, aby podnosić ręce do tatusia, do ojca, do Boga. Było to tak realne, tak rzeczywiste, że wydawało mi się, że to jest rzeczywiście świąteczna reklama. Ale potem, kiedy się obudziłem, jakoś mi to rozwiało. Wiecie, w piątek, kiedy żeśmy się modlili, Duch Święty dotknął mojego serca, żebyśmy stanęli i tak jak małe dzieci, podnieśli ręce i zaczęli wołać do naszego tatusia, do naszego Boga. Tak właśnie jak dzieci. Bez żadnego strachu, bez żadnych obaw, bez żadnych skrupułów, abyśmy wstali i podnieśli ręce. I modliliśmy się, przychodziliśmy do Pana, Bóg dotykał naszych serc. To było coś niesamowitego. Zgadza się? Kto może potwierdzić? Pomachajcie. Tak, zgadza się. Nie uzgadnialiśmy tego w ogóle, nawet żeśmy zdania na ten temat nie zamienili. I wczoraj w sobotę, kiedy modliliśmy się, kiedy uwielbialiśmy Pana, to dziewczyna, która prowadziła uwielbienie, zrobiła to samo. Mówi, stańcie, podnieście ręce do swojego taty, do swojego ojca. Na znak, że wyciągamy jako dzieci, jako małe dzieci wyciągamy ręce. I wiecie, to dotkło moje serce, że Duch Święty tak precyzyjnie i kilka razy powtarza, abyśmy nie bali się podchodzić do Ojca, do naszego Taty, do naszego Boga, który jest w niebie. Dlatego tak jak pastor powiedział, przez to, nie przez nasze uczynki, że to już jesteśmy tacy dobrzy, ale przez to, że Jezus Chrystus zbawił nas, oczyścił nas, On dał nam swoje życie i to Bóg Ojciec, kochany Bóg Ojciec, patrzy na Ciebie, na mnie, tak jak na Jezusa Chrystusa. Zupełnie bez zmazy, bez skazy, bez żadnego grzechu i bez brudu. Amen? I w to musimy uwierzyć. Halleluja. Dlatego będziemy podnosić nasze ręce do naszego Pana, będziemy przychodzić przed Jego oblicze i powiedzieć, tatusiu, kocham Cię. Więc chcemy zrobić teraz jeszcze raz taki coś, potem Wam obiecuję, że już nie będę Was podrywał na nogi, będziecie już siedzieć i słuchać, aż się Wam znudzi. Ale teraz jeszcze raz stańmy i nie prośmy o nic, ale podnieśmy ręce i powiedzmy, tatusiu, kocham Cię, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że mogę jak dziecko przyjść z podniesionymi rękami do Ciebie. Podnieś się wszyscy swoje ręce, podnieście je wysoko, wyciągcie je mocno, halleluja, bo Bóg Ojciec cieszy się swoimi dziećmi. On teraz patrzy na Twoje serce, na Twoje życie, On patrzy się i On wyciąga do Ciebie ręce, chce Ciebie przytulić, halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy przychodzić, dziękujemy Ci, że Ty jesteś cudownym Ojcem, tatusiem, jesteś Bogiem, który, Panie, zmiłował się nad nami, nie zostawił nas w bagnie, nie zostawił nas na świecie, ale powiedziałeś, nie opuszczę was, ani nie porzucę was. Jestem z wami i kocham was. Halleluja. Dziękujemy Ci, że te słowa w Biblii, w Słowie Twoim możemy znaleźć, ale też mówisz to każdego dnia do naszego życia, Panie. I my chcemy podnosić nasze ręce, my chcemy podnosić nasze serce, chcemy podnosić nasz głos i tatusiu powiedzieć Ci, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Ducha Świętego, dziękujemy za święte Słowo Twoje, które jest żywe, skuteczne, które ma moc i które może nas, Panie, wyrwać z tego świata. Halleluja. Dziękuję Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy dziękczynienie Tobie nosić. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy uwielbiać Ciebie. Wywyższać Tego, który ma moc na niebie i na ziemi. Tatusiu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Panie, popatrz teraz, Ojcze. Ojcze, popatrz, jak Kościół pragnie Ciebie. Jak wyciąga do Ciebie ręce i tęskni do Ciebie. Halleluja. Tak bardzo pragniemy Ciebie, Panie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, to jest fajne ćwiczenie. Dzięki Ci, Jezus. I biblijne Słowo Boże mówi, podnoście czyste ręce do Boga. Podnoście je wysoko. Halleluja. Chciałbym czytać Słowo Boże i mam trochę dylemat. Przygotowałem fajne słowo, ale Duch Święty wyraźnie mówi mi, że chce mówić do naszych serc trochę inaczej. Ale ja chcę przeczytać to słowo, które zapisałem tutaj. Może ktoś już słyszał to słowo, ale ono bardzo mocno zabrzmiało w moim sercu. Chcę je przypomnieć na nowo. Ktoś dzisiaj potrzebuje tego słowa. Zarzucili mu niektórzy ludzie, zarzucili Panu Jezusowi, że wszyscy poszczą, starają się, modlą się, są gorliwi w swoich uczynkach, a Twoi uczniowie tylko jedzą i piją. I Pan Jezus mówi, kiedy oblubieniec jest na weselu, kiedy jest uczta, kiedy stoły są przygotowane, należy jeść. Ale kiedy będzie zabrany, przyjdzie czas, że nie będzie jedzenia, wtedy trzeba będzie pościć.
Amen. I tutaj Pan Jezus mówi kilka przypowieści takich, ale mówi też między innymi takie słowo. I słuchajcie uważnie. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Samo wycieka i bukłaki zniszczone. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Te dwa wiersze na początek. Cudowne słowo, wspaniałe słowo. Pan Jezus mówi je w przypowieści. I mówi tam o materiale, mówi o weselu, ale mówi też o bukłakach. Bukłaki to nic innego jak pojemniki, jak naczynia na wino. W tych czasach naczynia na wino były ze skóry, szyte ze skóry. To były naczynia różne, większe, mniejsze. Kto miał możliwość być gdzieś tam na... To one do dzisiaj są używane, te bukłaki. Te naczynia są do dzisiaj praktykowane. Wiesz dlaczego? Z jednego prostego przykładu. Bukłak jest skórzany, jest elastyczny, jest... potrafi zmieniać swoją przestrzeń. I kiedy wlewane jest wino, młode wino, kiedy jest wlewane do skórzanego naczynia, to naczynie jest w stanie rozszerzać się, jest w stanie pracować. Kiedy fermentuje wino, ono jest w stanie pracować. Trwałe naczynie nie potrafi tego zrobić. Jeżeli szczelnie zatkasz, to coś wybije przy fermentacji albo może pęknąć. Natomiast bukłak, ze skóry naczynie jest bardzo elastyczne. I Pan Jezus daje taki przykład, że właśnie nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Ja kiedyś miałem z tym problem. Mówiłem, Boże, no fajnie. Skoro jestem młody, to wyobrażam sobie, że jestem młodym, nowym bukłakiem. Ale jak się zestarzeję, to co? I takie pytanie zadaję Bogu. I ja już wam śpieszę z wytłumaczeniem. Jeżeli ktoś potrzebuje tego słowa, to już wam wytłumaczę. Bukłaki, te naczynia ze skóry, były cenne i są cenne. I kiedy wlewano w nie młode wino, one pęczniały, one się rozciskały, one przyjęły kształt taki, jaki trzeba było. Ale kiedy potem po czasie skóra zeschła, kiedy ona stwardła, zaczęła kruszeć, stawały się nieszczelne. One były nieszczelne. I te bukłaki, gdybyś wlał w nie, młode wino, zaczęłyby trochę fermentować, zaczęłoby się robić ciśnienie, zaczęłyby wyciekać, wino by wyciekło, bukłaki by się rozerwały i byłoby wszystko zniszczone. I tak właśnie się działo, jeżeli nie były odnowy. Ale wiecie co? Te bukłaki nie były jednorazowe. I tu mam dobrą nowinę. Te bukłaki robiło się tak. Kiedy one były już twarde, suche i kruszały, to zaczęto ich moczyć w wodzie. Na dłuższy okres czasu musiały być w wodzie. Kiedy one w wodzie, skóra dobrze namokła, kiedy ona nasiąknęła wodą i była napęczniała, ona zaczęła być miękka. Ta skóra znowu zaczęła być miękka. I co jeszcze jedno? Zaczęły być szczelne. Woda sprawiła to, że zaczęły być szczelne. Na tych szwach, na tych łączeniach zaczęły być szczelne. One się porościskały i to był znowu szczelny bukłak. Ale to jeszcze nie koniec operacji. Potem taki bukłak, kiedy wyciągano je z wody, przed sezonem winobrania, kiedy wyciągano je z wody, starannie wcierano w nie olej z oliwek. Rękami wcierano w nie olej z oliwek, aby one były elastyczne, aby to nie wyschło od razu, żeby nie stały się znowu suche, ale żeby były elastyczne i namaszczone. I wiecie, to jest cudowny, wspaniały obraz dla ciebie i dla mnie. Nasze życie pojedyncze, albo też społeczności, albo może i nawet jakieś społeczeństwa stają się po czasie suche, kruche i łamliwe. Ale właśnie jest nadzieja. Jest nadzieja. Pan Jezus mówi, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. One muszą być odnowione. I to dzisiaj słowo dla mnie i dla ciebie, że nasze życie potrzebuje odświeżenia, odnowienia. W Ewangelii, w Efezjan 5 rozdział jest napisane, że aby uświęcić, tam jest mowa o Kościele, przez kąpiel wodną, przez Słowo Chrystusowe. Pamiętacie takie słowo? Ja nie będę go czytał, ale możecie sobie zapisać. Efezjan 5 rozdział, chyba 25 albo 26 wiersz. Aby odnowić Kościół, aby uświęcić Kościół przez kąpiel w Słowie Bożym. W Słowie Bożym. I właśnie Bóg daje nam słowo, posyła słowo, aby nasze życie było namaczane, aby ono było nasiąknięte Słowem Bożym. Żeby stało się znowu elastyczne. Po czasie, kiedy stajemy się może trochę łamliwi. I wtedy to się dzieje ten proces, kiedy jesteśmy na nowo używani. Pan Bóg chce na nowo wlewać nowe wino. Pan Bóg chce na nowo wlewać ten cenny materiał do środka, do ciebie i do mnie. Amen?
Duch Święty chce napełniać nas. To, co modliliśmy się w piątek, w sobotę. Duch Święty chce napełniać Twoje życie, ale nie może ono być napełnione, jeżeli jest ono zeschnięte, stare, jest ono, nie mówię tutaj o wieku, ale mówię tutaj o tym, że zostawiamy nasze życie takie, jakie jest. Ono musi być namoczone, musi być nawodnione Słowem Bożym. I Pan Jezus mówi o tym wyraźnie. Kiedy jest ono oczyściwszy kąpielą wodną przez Słowo, następny etap był wcieranie oleju. Halleluja. Olej symbolizuje Ducha Świętego, aby było elastyczne, aby było gotowe przyjąć, aby było gotowe przyjąć to, co ma moc. To, co ma moc. I tak właśnie Bóg chce dać nam dzisiaj przykład. Chce nam dać słowo, że On chce w Twoim i w moim życiu. Chce, aby był w nas cenny Jego towar, aby był cenny Jego wino, które ma moc, które potrafi nas rozciągnąć, które potrafi nas wypełnić. Nie może to być prędzej, nie może to być szybciej, nie może to być wtedy, kiedy jesteśmy zeschnięci, kiedy jesteśmy skurczeni w sobie. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus wyraźnie tutaj mówi, że młode wino wlewa się do odnowionych bukłaków. I tu nie ma nic wspólnego z wiekiem. Wiecie, ja widzę, i wczoraj nawet to było powiedziane, że większość starszych ludzi jest młodszych duchem niż młodzi. Tak mogę odważnie powiedzieć. Ci młodzi wyszli na szkółkę, więc mnie nie słyszą, nie pobiją mnie, w razie czego mam drugie wyjście, ucieknę. I wiecie, większość duchem są młodsi, dlatego że odnawiają się. Amen? Możecie potwierdzić? Odnawiają się z każdym dniem, każdego dnia przychodzą po to, żeby olej był wcierany, żeby byli odnawiani, żeby Słowo Boże oczyszczało, żeby skóra stała się elastyczna i żeby ten cenny do środka, żeby cenne wino mogło być nalane. Młode wino do nowych, odświeżonych bukłaków, żeby na nowo mogło pracować, żeby na nowo mogły przechowywać, żeby to było to, co potrzebne być w Twoim życiu. Halleluja. I chcę wam powiedzieć, przez ostatni czas, co Bóg mówi do Kościoła. Słowo Boże mówi w objawieniu, że kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. I właśnie mówi o tym, aby wrócić do źródła, aby przyjść do pierwszej miłości. Amen? Przeglądałem ostatnio, co Bóg mówi. I chcę was zachęcić do czegoś, chcę wam coś pokazać, chcę wam coś powiedzieć. Przez ostatni czas zauważyłem, że Bóg nigdy tak często i tak dużo nie mówił do nas. Nigdy tak dużo nie mówił do nas. Wiecie, ja kilka lat obserwuję to. Piszę i patrzę się na to. Pamiętam słowa i spisuję. Ale wiecie, przez ostatni czas Bóg mówi bardzo, bardzo dużo do ciebie i do mnie, do Kościoła. Amen? Zauważacie to? Dlaczego to robi? Zadałem mu takie pytanie. Panie, dlaczego tak często mówisz do nas i tak bardzo, bardzo ci zależy na tym? Odpowiedź jest prosta, bo tak bardzo was kocham. Tak bardzo was kocha. Halleluja. On chce doprowadzić do końca. On chce, aby nasz charakter był jego charakterem. Aby nasze życie było doprowadzone do końca. Aby nasze rodziny, abyśmy wszyscy byli przed nim, przed jego tronem. Abyśmy się mogli cieszyć i radować. Bo tylko tam, w tym miejscu, jak śpiewaliśmy, że w Jezusie Chrystusie mam wszystko. W Chrystusie mam wszystko. Dopiero w tym miejscu możemy mieć Bożą obfitość. Nie nigdzie indziej. Nie troszeczkę niżej. Ale tylko tam możemy mieć obfitość. Ja wam wziąłem tutaj na kartka, wiecie, ja to mam spisane, ale ja wam to przeczytam, chociaż może tego nie miałem w planie, ale ja wam przeczytam ostatnie może tylko takie słowa, które żeśmy słyszeli. Na przykład sierpień, 8 sierpnia na modlitwie. Ja jestem z wami, słyszę was, przyjdźcie do mojego źródła. Tam jest niewyczerpane, źródło jest niewyczerpane w miłość, w radość, w moc. Przyjdźcie z czystym sercem, ubierzcie czyste szaty. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Nikt nie wyrwie was z ręki mojej. Jestem, który jestem. Jestem waszym Bogiem. Halleluja. Takie słowa. To było w sierpniu. We wrześniu było powiedziane, bo wróćcie do pierwszej miłości. Wróćcie do pierwszej miłości. Popatrzcie, z jakiej wyżyny spadłeś i wróć do pierwszej miłości. I wiecie, ja się pytałem Pana, często co drugi miesiąc jest powiedziane o źródle i o pierwszej miłości. I zastanawiałem się i pytam, Boże, o co, jak możemy praktycznie zrobić coś, jakiś krok, żeby wrócić do pierwszej miłości, żeby wrócić do źródła. Halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że mówisz do Kościoła, że mówisz do zboru, że mówisz do serc naszych. I zacząłem się modlić i pytać się. I wiecie, chcę wam coś pokazać. Bóg pokazał mi,
że wrócić do pierwszej miłości, to nie cofnąć się o 30 lat, wtedy, kiedy się nawróciłeś i była ta miłość taka gorąca. To też, to było fajne na ten czas, ale wrócić do pierwszej miłości, to postawić Go na pierwszym miejscu, jak śpiewaliśmy w pieśniach, tylko Chrystus, na pierwszym miejscu. Kiedy zrozumiemy, że właściwie, kiedy wszystko inne zostawimy, a Chrystus będzie na pierwszym miejscu, wtedy dopiero będziemy mogli mieć błogosławieństwo i obfitość, bo On mówi, wszystko zaopatrzę, wszystko dam, czego potrzebujesz, ale to ja mam być w centrum i na pierwszym miejscu. To jest pierwsza miłość, aby na pierwszym On był Chrystus, żeby pierwszym był Chrystus. Podam praktyczny przykład. Kiedy budzę się rano, co jest pierwsze w moich myślach? Jaka jest moja pierwsza myśl? Wyłączyć budzik, może włączyć muzykę, otworzyć telefon, bo przecież można sprawdzić pogodę, jaka dzisiaj będzie, co tam dzisiaj, świeże wiadomości jakieś może. Jedną ręką może trzymam kanapkę i jem, a drugą ręką sprawdzę w międzyczasie, co się dzieje. Co to jest pierwsza miłość? Pierwsza miłość to są pierwsze rzeczy w naszym życiu. Coś, co jest na pierwszym miejscu. Coś, co jest ponad wszystkim innym. Coś, co jest ponad wszystkim innym. Coś, co zapominasz o wszystkim innym, ale jest pierwszą osobą. Pierwszą osobą jest pierwszą świętością Twoją, do której przychodzisz. Budzisz, ledwo otwierasz oczy i chcesz z Nim się spotkać. Chcesz z Nim być. Halleluja. Tylko otwierasz oczy i już chcesz z Nim się spotkać. To jest pierwsza miłość. To jest to, że Ty pragniesz i tęsknisz do Niego. Czekasz, komu przedstawić Go jako swojego przyjaciela. To jest pierwsza miłość. Ja nie mówię, że zostawić wszystkie inne rzeczy. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że pierwsze rzeczy to są te, które należą do Niego. Kiedy nasze życie, kiedy my to zrozumiemy, nasze życie nabierze sensu. Kiedy my zrozumiemy, co to jest pierwsza miłość. Kiedy my zrozumiemy, gdzie możemy wrócić. Ja wam powiem, kiedyś, 30 lat temu, kiedy się nawróciliście, niektórzy z nas, to wtedy było łatwiej, bo nie było internetu. Telewizor rano, to co tam można było? Takie kółko uwidzieć z takimi kwadratami i jakiś dźwięk jednorazowy, albo jeszcze śnieżyło. Nie wiem, czy to 30 czy więcej lat temu, bo już tak nie kontroluję. Ale wiecie, wtedy było łatwiej rano stać i zacząć uwielbiać Boga. Dzisiaj tego jest wszystkiego tak dużo, że automatycznie się włączają niektóre rzeczy. Dlatego tym bardziej musisz postarać się o pierwszą miłość. O rzeczy, które mają być pierwsze. W Twoim i w moim życiu. Halleluja. Amen. O to, żeby się spotkać z tym, którego kochasz, który naprawdę poświęcił swoje życie i dał wszystko po to, abyśmy my mogli być blisko Niego, abyśmy my mogli korzystać z Niego. I wiecie, kiedy zrozumiałem, że to, co jest pierwsze, to, co jest na pierwszym miejscu, Jezus Chrystus, Bóg, Święty Ojciec, to wtedy, kiedy przychodzę zapatrzony w Niego, to wszystko inne dzieje się automatycznie. Mogę podawać dziesiątki przykładów i świadectw, kiedy przychodzę do Boga, kiedy On jest w centrum mojego życia, kiedy jest najważniejszy w moim życiu, to wiecie, o wiele, wiele rzeczy, o których wcześniej martwiłem się, starałem się, musiałem jakoś zabiegać o coś, zapominam nawet, a one się dzieją jeszcze lepiej niż wcześniej, kiedy zabiegałem, kiedy sobie pisałem, kiedy notowałem i starałem się być jakiś, wiecie, punktualny czy coś innego. On zaopatruje. Amen? Kiedy On jest na pierwszym miejscu, kiedy On jest pierwszy przed wszystkimi rzeczami, przed wszystkimi innymi, to jest właśnie pierwsza miłość. I co modlitwę? Pan mówi, chcę, abyś wrócił do pierwszej miłości, abyś wróciła do pierwszej miłości. I popatrzcie, takie słowo jest, zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. Wtedy wyżyna to znaczy, że coś podwyższonego. Kiedy pierwsza miłość jest w naszym życiu, czyli On jest w centrum i jest najważniejszy dla ciebie i dla mnie, to jesteś posadzony, nie że wyszedłeś, tak, wygrzebałeś się i pokazujesz, a ja to tutaj jestem, ja na podium, a wy jesteście tam na dole. Nie, to nie tak. To On postawi cię na takim miejscu, że wszystkie inne rzeczy są jakby poddane pod twoje nogi. Tak mówi Słowo Boże. Mówi, zobacz, jakiej wyżynie byłeś wtedy, kiedy byłeś blisko mnie. Kiedy moja miłość mogła się łączyć z twoją miłością. To jest wyżyna. Bóg to nazywa wyżyną. Wtedy wszystko inne wydawało ci się takie proste. Wszystko inne wydaje się zupełnie takie do załatwienia, bez żadnego problemu, bez żadnego kłopotu. Ale wtedy, kiedy byłeś pierwszej miłości,
Kiedy Twoje naczynie było gotowe przyjąć nowe wino, było gotowe przyjąć moc, nie bałeś się niczego. Kiedy przychodziło słowo, byłeś w stanie od razu iść. To tak jak wiecie, jak mówią na zbyt odważnych, z gołymi rękami można iść na czołg. Dosłownie tak, że niczego się nie boisz. Idziesz, jeżeli Słowo Boże mówi tak, to idziesz zupełnie śmiało i odważnie. To jest pierwsza miłość, bo wiesz, kto jest najważniejszy. Wiesz, kto jest najważniejszy. Widzisz go swoimi oczami. Oczami wiary. Widzisz go i kiedy przychodzi sytuacja, że ktoś cię może ośmieszyć, albo możesz wyjść na jakiegoś niepoważnego, to zastanawiasz się, ale kto jest najważniejszy w moim życiu, w tym momencie? Przed kim chcesz wyjść na niepoważnego? Zaczynasz zabiegać o miłość tego, który jest najważniejszy. I inni cię przestają interesować już w ten sposób. Przestajesz się przejmować nimi. Przestaje dbać o swoją reputację, o swój wizerunek. Dla Niego, bo to On jest najważniejszy. I Pan mówi, wróćcie do pierwszej miłości. W tym słowie jest tak, dzieci moje, wróćcie do pierwszej miłości. To było 22.10. Zawróćcie do mnie, czekam na was. Kocham was, tęsknię za wami, szukajcie mnie całym sercem. Halleluja, chodźcie moimi drogami, ja daję radość, życie, obfitość i znowu nie bójcie się. Takie słowa Bóg mówi do nas, halleluja. Kościele, nie bój się, kiedy jesteś w pierwszej miłości, nie bój się. Tak wyraźnie mówi. Wiecie, ja już kilka lat słuchałem i zawsze z wielką radością słucham Słowa Bożego. Ale z jeszcze większą radością słucham, kiedy Duch Święty potwierdza, czy to przez tłumaczenie języków, czy przez proroctwo, czy przez świadectwie. I prawie, że każde spotkanie Duch Święty potwierdza swoje słowo. Duch Święty potwierdza słowo naszego Pana. Ale tam jest powiedziane, bądźcie w pierwszej miłości. Chodźcie w rzeczach pierwszych, w tej gorliwości dla Niego. Przede wszystkim. Wiecie, żyjemy w takim czasie, że trzeba o wszystko zabiegać. Trzeba dbać, trzeba wszystko prowadzić, trzeba mieć dużo kartek na lodówce przyklejonych z napisem, co tam trzeba nie zapomnieć. Ale przede wszystkim na samym przodzie, na samej górze musi być Chrystus. Halleluja. I powiem teraz do zachęty, ile czasu więcej Jemu poświęcisz, tyle mniej będzie Ci zajmować każda inna kartka napisana na tej lodówce. I czym więcej czasu Jemu poświęcisz, tym więcej On jest w stanie zaopatrzyć Ciebie. Im więcej Jemu poddasz swoje serce, swoją miłość, oddasz Jemu, tym więcej On potrafi wziąć Twoje obowiązki w swoje ręce. Mogę Cię zapewnić, że On to lepiej zrobi niż Ty, lepiej to zrobi niż ja. Amen. Halleluja. Dlatego tak jak czytaliśmy tam o tych bukłakach, nie zaniedbujmy Słowa Bożego. Niech ono pielęgnuje, niech ono czyści. Niech ono czyści nasze naczynia, nasze bukłaki. Niech ono nawadnia, niech ono je namacza, abyśmy nie byli w takim stanie, że przychodzi nowe namaszczenie, przychodzi Duch Święty, przychodzi, aby nas napełniać i On nam chce dać cudowne, nowe rzeczy, a my w tym momencie się budzimy, że przecież tak naprawdę jestem przeciekający i jestem suchy. Tak może być, ale tak nie musi być. Może to być już dzisiaj zmienione. Możesz poddać się w kąpiel Słowa Bożego. Powiedzieć, Panie, chcę, aby moje serce było czyste. Aby moje serce było czyste. Halleluja. Nie tak dawno na modlitwie mieliśmy takie poselstwo, nie obniżajcie poprzeczki. Wiecie, nie trzeba było nic mówić więcej. Wiedziałem, że przychodzi czas, kiedy nauczanie będzie w niesamowitym stopniu. Nauczanie Słowa Bożego, że przyjdzie Boże objawienie, kiedy będziemy rozumieć Boże Słowo. I wiecie, chcę wam powiedzieć zachęty, że nigdy nie słyszałem tak mocno Słowa Bożego, błogosławieni czystego serca. Ono nabiera niesamowitego znaczenia, te słowa nabierają. To przychodzi to, że Bóg mówi do nas, żebyśmy nie obniżali poprzeczki, bo On posyła swoje słowo, On posyła nauczanie i w nauczaniu chce nas prowadzić, aby nasz charakter się zmieniał, abyśmy rozumieli Bożą wolę i abyśmy ją wypełniali. Amen? Halleluja. I to się dzieje, bo następne słowo prorocze, które było zaraz po tym słowie, błogosławieni czystego serca, wiecie jakie było? Mam dla was wielkie rzeczy. Potężne rzeczy mam dla was. Jako do Kościoła, jako do ludzi wierzących, jako do tych, którzy szukacie Pana, mam dla was wielkie rzeczy. Jest jeden warunek. Czyste serce. Halleluja. Bóg niczego nie ogranicza. Nie zamyka nieba i nie mówi, tylko trochę wam daje. Jest jeden tylko warunek. Czyste serce.
Dlatego chcemy zbliżać się do Pana, chcemy przychodzić do Niego, chcemy, aby Słowo Boże oczyszczało Twoje serce. Chcesz tego? Czy tęsknisz do tym, pragniesz do tego, aby to naczynie było przygotowane? A to już blisko, to już ten czas, to już ten czas. Nie zwlekajmy, nie czekajmy. Wróćmy do pierwszej miłości. Dajmy się zanurzyć w wodzie, dajmy się zanurzyć w Słowie Bożym. Zanurzajmy się każdy dzień. Dajmy się poddać Duchowi Świętemu. Módlmy się o Jego napełnienie, napełnienie Duchem Świętym. To jest wspaniałe. Wiecie, w Dziejach Apostolskich o napełnieniu Duchem Świętym możemy czytać prawie, że na każdej stronie. Czytajmy Boże Słowo, czytajmy Boże Słowo, chociaż do końca Go nie rozumiesz. Ja wiem, że wielu z Was ma teraz znak zapytania w swoim sercu. Jak mam czytać Słowo Boże, chociaż ja tak nie potrafię, nie umiem. Chcę Wam przyznać się i powiedzieć, że kiedy zaczynałem czytać Słowo Boże, nie rozumiałem prawie, że wcale. Nie rozumiałem prawie, że wcale Słowa Bożego. Przyznam się Wam do tego, że czytałem tylko psalmy i przypowieści, bo to było takie najbardziej zrozumiałe do mnie. Czytałem psalmy i przypowieści, no i Ewangelię, bo była fajną historią. Podziwiałem Pana Jezusa, podziwiałem, naprawdę wielki, wielki w moich oczach był. Dziejów Apostolskich nie czytałem w ogóle, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Kiedy Pan Jezus jeszcze był na ziemi, to tak, ale kiedy uczniowie to robili, no niemożliwe. To jest chyba coś nie tak. Objawienia nie czytałem w ogóle, bo to był dla mnie inny świat. Ktoś mi poradził, że kiedy czytasz Słowo Boże, a czegoś nie rozumiesz, to napisz sobie na marginesie NR, nie rozumiem. A kiedyś zrozumiesz. Wiecie, ja w mojej pierwszej Biblii zacząłem pisać i brakło mi chyba długopisa. I kiedyś powiedziałem, Boże, ja chyba na pierwszej i na ostatniej stronie napiszę wielkie NR i na tym zakończę. Ja Ciebie nie rozumiem, nie rozumiem Twojego słowa. Dla mnie to jest zbyt wysoka poezja. To jest coś, czego w ogóle, Starego Testamentu w ogóle prawie, że nie czytałem. Ale w tej bezradności, w tym wszystkim, co nie dałem sobie rady, mówię, proszę Cię, daj mi pomoc. Daj mi pomoc, daj mi jakieś tłumaczenie tego, co tam jest napisane. I wiecie, co się stało? Przeżyłem chrzest Duchu Świętym. Halleluja. Kiedy Duch Święty zamieszkał w moim sercu, to zupełnie jakby przewodnik, jakby ktoś, kto stoi koło mnie i zaczął mi czytać. Ja, wiecie, tak jakbym się na nowo uczył czytać Słowa Bożego. Tak jakby język, który był niezrozumiały dla mnie, jakby nagle zacząłem się uczyć nowego języka. Kiedy czytałem Słowo Boże, nagle wiarą mogłem przyjmować. Zacząłem się zastanawiać, Panie, chociaż to jest niemożliwe, jakimś dziwnym cudem ja zaczynam w to wierzyć. Jakimś dziwnym cudem to słowo zaczyna we mnie robić jakieś dziwne zadanie. To zrobił Duch Święty. Halleluja, On jest cudownym przewodnikiem. Chcecie, żebym wam pokazał, przeczytał coś o przewodniku? Chcę się z wami podzielić. I to jest to, czego nie planowałem na dzisiaj, ale chcę wam coś pokazać. W jednym z proroctw było powiedziane, że wróćcie do źródła. Wróćcie do źródła. W piątek też było powiedziane, zawróćcie, wróćcie do źródła. Dlaczego pijecie z cystern? Dlaczego chcecie pić z wody, które są stojące, brudne? Wróćcie do źródła, tam gdzie jest życie, gdzie jest czysta woda. Amen? Słuchaliście to? Halleluja. Otwórzcie może Ezechiela, 47 rozdział. Kawałeczek Słowa Bożego chcę wam jeszcze przeczytać. Aby nasze bukłaki mogły być rozciągnięte, aby nasze bukłaki były przygotowane, nasze życie, aby było namoczone Słowem Bożym, aby było natarte namaszczeniem, wtarte namaszczeniem Ducha Świętego, aby było gotowe, abyśmy dzisiaj już mogli przyjąć Jego wino, Jego moc. 47 rozdział w Ezechielu jest takie słowo i czytamy. Ja też czytam z tego nowego przekładu, więc troszeczkę pilnujcie. Potem zaprowadził mnie, proroka zaprowadził i kto teraz? Z powrotem do wejścia przybytku. Zauważyłem, że spod progu przybytku wypływa woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek zwrócony był ku wschodowi, a woda spływała spod bocznej prawej ściany przybytku z południowej strony ołtarza. Następnie wyprowadził mnie przez bramę północną i drogą wokół murów doprowadził do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. Zauważyłem, że woda wytryska z jej prawej strony. Mój przewodnik, słuchajcie uważnie, mój przewodnik ze sznurem mierniczym w ręku ruszył na wschód, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, sięgała mi po kostki. I znów odmierzył 1000 łokci, prosząc, bym przeszedł przez wodę. Przeszedłem, sięgała mi po kolana. Odmierzył następne 1000 łokci i znów kazał mi przejść przez wodę. Sięgała mi po pas. Gdy odmierzył kolejne 1000 łokci, była to już rzeka. Nie dało się jej przejść.
Rzeka była zbyt głęboka, można było płynąć. Nie można było przejść. Czy zwróciłeś na to uwagę, synu człowieczy? Zapytał mnie mój przewodnik. Następnie polecił, bym wyruszył z powrotem do brzegiem rzeki. Wracając, zauważyłem na jej brzegach wiele drzew, rosły po obu stronach. Chciałbym tylko do tego miejsca. Możecie to czytać w domu dalej. Tam jest cudowne rzeczy napisane. Gdziekolwiek ta woda płynęła, tam uzdrawiała wszystkie martwe części, wszystkie zgniłe części, ryby zapełniały te rzeki. Ale chcę wam zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Jedna rzecz to jest przewodnik. Przewodnik, który prowadzi proroka, który prowadzi go i mierzy. On nie rozumiał może wymiaru, nie rozumiał może tego, co było przemierzone. Nie wiedział może, co to znaczy 1000 łokci. Tak jak my czasami, czytając Słowo Boże, możemy wiele rzeczy nie rozumieć, ale kiedy on mówi, idź teraz przez tę wodę, on wchodzi. On jest posłuszny i on wchodzi. Halleluja. Kiedy wchodzi po kostki, wymierzył następny, mówi, idź dalej. Idzie po kolana, wymierza następne, idzie dalej, jest po pas. I następne, kiedy odmierza, on zauważył, że albo trzeba wrócić, albo trzeba coś zrobić, ale on mówi, płyń. Więc on zaczyna płynąć. I zanurzył się w tej rzece i popłynął. I popatrzcie się teraz na drugą rzecz, którą chciałbym z wam zwrócić uwagę. Zamiast płynąć tą rzeką i patrzeć się, jak to wszystko tam zdrowieje, jak to tam wszystko niesamowicie się dzieje, jak wszystko, co jest martwe, zaczyna ożywać, jak wszystko, co jest nieczyste, zaczyna się oczyszczać, to przewodnik do niego mówi, a teraz zawróć brzegiem. A teraz wróć brzegiem. I to jest jedna rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że kiedy płynął w wodzie, nie zauważał, co jest na brzegu. Nie widział, co jest na brzegu. Kiedy płynął w wodzie, widział tylko wodę i rozkoszował się tym. Jaka wspaniała rzeka, mogę płynąć, mogę się zanurzyć, mogę płynąć. A ta woda uzdrawia. A teraz przewodnik mówi, a teraz wyjdź na brzeg i wróć z powrotem. I dwie rzeczy. Dopiero wtedy zauważył, co jest na brzegach. To jest jedna rzecz. Wtedy, kiedy wyszedł na brzeg, zobaczył, że po obu stronach tej rzeki jest niesamowite życie. Niesamowite życie. Wtedy dopiero otworzyły się jego oczy. Kiedy my płyniemy, kiedy poddamy nasze serca oczyszczeniu, poddamy nasze serca, aby były gotowe na przyjęcie Bożego namaszczenia, wtedy dopiero zaczynają się otwierać nasze oczy. Ale tutaj jest jeden punkt zwrotny. Następny punkt, który chciałbym was bardzo serdecznie zachęcić. Przewodnik mówi do niego, a teraz wróć z powrotem. I on, kiedy wyszedł na brzeg, kiedy ta piękna rzeka, pełna uzdrowienia, życia, owoców. Wiecie, że 12 razy do roku drzewa rodziły owoc. I to były przeróżne drzewa, nie jednego gatunku, różnych gatunków. Drzewa. Halleluja. I on podziwia to wszystko, a przewodnik mu mówi, a teraz wróć z powrotem. Wiecie dlaczego? To, co Pan mówi, a teraz wróć do źródła. A teraz wróć do źródła. Bóg chce pokazać nam potężne i niesamowite rzeczy. On chce dać Tobie i mi niezgłębione rzeczy dla naszego życia, dla Twojego życia. Nie przejmuj się tym, że już masz kilka lat. Nie przejmuj się tym, że już trochę lat minęło. Chciej przyjść do Pana w takim stanie, jakim jesteś. Chciej przyjść do Pana i powiedz, Panie, chcę moje naczynie, aby było odnowione. Chcę, aby mój bukłak był odnowiony, bo Ty masz dla mnie nowe rzeczy, Ty masz dla mnie potężne rzeczy. I kiedy wychodzisz z tej wody, Pan mówi do Ciebie, a teraz wróć do źródła. Bóg chce zawsze, abyśmy wrócili do źródła. Bóg dzisiaj mówi do Ciebie i do mnie, abyśmy przyszli do źródła, abyśmy nie zadawali się naszym cudownym życiem po pachy, czy nawet może zanurzeni zupełnie w Jego obecności, ale abyśmy znowu wrócili do Niego, do źródła, do pierwszej miłości. Amen? Do pierwszej miłości. Zastanawiam się, dlaczego mam wrócić z powrotem, skoro jest tak dobrze. A Bóg chce mieć z Tobą relację. On tam, spod tronu Bożego, wiecie, Jezus Chrystus siedzi po prawicy Boga Ojca. On siedzi na tronie i On chce mieć swoich synów i swoje córki blisko siebie. I On dzisiaj do Ciebie i do mnie mówi, wróć z powrotem do źródła, wróć do mnie, pierwszej miłości, aby to ja najważniejszy był dla Ciebie, abyśmy mogli mieć ze sobą relację, społeczność ze sobą, żebyśmy mogli rozmawiać, żebym mógł mówić do Ciebie, a Ty abyś mógł odpowiadać. Abyś mógł słyszeć, abyś mogła słyszeć mój głos. Amen? Halleluja. I prorok idzie z powrotem do źródła. I to mi daje obraz apostoła Pawła, czy apostołów. Kiedy śpiewaliśmy tutaj takie pieśni, ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Wiecie,
Bóg ma dla nas potężne, niesamowite rzeczy i On będzie miał coraz to większe. Będzie rzeczy, które z martwych powstają, życie powstaje. Tak tam jest napisane, że to ożywia, że mnóstwo ryb będzie. To coś, co nie jest w stanie nam ogarnąć. Ale On chce w tej właśnie takiej euforii, w tym niesamowitym bogactwie i błogosławieństwie, w tej obszerności, Jego obfitości, On chce pokazać, żeby najważniejszy jest On, jest źródło. Ty się odwracasz i wracasz z powrotem tam, skąd ta woda wypływa. Ty nie płyniesz z nurtem, ale wracasz tam, skąd ta woda. To się dzieje. Pokażę wam obraz apostoła Pawła. Apostoł Paweł, jak jest napisane, że skończył najlepszą szkołę. Wiecie, on skończył studia, które by się marzyło ludziom. Studia Gamaliela, najlepsze szkoły, może na Bliskim Wschodzie. Coś, co niesamowicie przygotowało go na całe życie. On miał możliwość być kimś. Miał możliwość na pierwszych stronach zabłysnąć. Miał możliwość być naprawdę bardzo wysoko postawiony. Ale pewnego razu poznał Jezusa Chrystusa. Poznał Jezusa Chrystusa. Wiecie, on odwrócił się. On odwrócił się, ale to jest jeszcze nie ten moment. I kiedy zobaczył, jak jest Jego wielka miłość, jakie jest życie w Jezusie Chrystusie, kiedy On poznał pierwszą miłość, On w tej miłości został już na zawsze. On tam już został. On wracał ciągle. On chciał, aby Jego naczynie było ciągle odświeżane, żeby było gotowe przyjąć nowe namaszczenie. Kiedy chodził i zakładał kościoły, kilka lat później, kiedy chodził i zakładał zbory, kiedy umacniał je, ewangelizował i ludzie się przyjmowali Chrystusa, ludzie byli uzdrawiani. Kiedy on szedł, to była potężna rzeka Bożych cudów. Potężna rzeka i obydwa brzegi były obstawione cudownymi owocami. Ale apostoł Paweł co robił? On mówi, odwracam się i nie patrzę na to, co za mną, ale zdążam do celu, do nagrody. Do Niego. Ten sam Jezus Chrystus, którego zobaczył w drodze do Damaszku. Ten sam Jezus Chrystus był nadal Jego mistrzem i Jego przyjacielem. On widział cuda, widział niesamowite rzeczy, ale on w tej rzece nie popłynął i nie został w tych cudach i plecami do Jezusa. On się odwrócił i poszedł w górę rzeki. Amen? Dlatego Pan chce ciebie i mnie powołać, abyśmy zanurzyli się w tej rzece, abyśmy byli w tym błogosławieństwie. To jest Jego dzieło, ale On dzisiaj mówi, abyśmy wrócili do źródła. Abyśmy wrócili do źródła, bo wtedy otwierają się nasze oczy. Wtedy tak naprawdę dopiero zaczynamy dostrzegać, co jest w Bożym błogosławieństwie. Taki zwykły fakt, teraz dzisiaj powiem, jak to, że zostały przebaczone moje grzechy, sprawia ci tyle radości, że rano, kiedy wstajesz, twoje ręce wyrywają się do nieba. W Duchu Święty dziękujesz, Boże, ja ci dziękuję, że dzisiaj, kiedy przyjdziesz, to ja jestem pierwszy, który jestem przy tobie. Halleluja. To jest niesamowita radość. I to jest to, kiedy idziesz do źródła, kiedy idziesz tam, gdzie wypływa woda, do tronu łaski, do tronu Bożego. Halleluja. I Pan mówi dzisiaj do naszego życia, mówi do twojego i do mojego życia, abyśmy odnowili nasze życie, aby jeżeli ono jest kruche, jeżeli ono jest słabe, czy to społeczność, czy życie, czy to jest pojedynczy człowiek, pojedyncze życie nasze, czy to jest w naszej społeczności, w naszych relacjach, chciejmy wrócić, aby odnowić nasze życie. Aby tak jak te naczynia, Pan Jezus, które mówił, aby one były namoczone w Słowie Bożym, aby były zanurzone. Ja wiem, że to się dzieje. Ja widzę, że to się dzieje. Pan przez jakiś czas zanurza nasze życie. Halleluja. Po to, aby namaścić je i aby ono znowu było elastyczne. Aby ono znowu było gotowe przyjąć Boże błogosławieństwo. Halleluja. Ten cenny materiał, ten cenny Jego dar Ducha Świętego. Halleluja. Halleluja. Wiecie, że Duch Święty chciałby napełnić każdego z nas od razu. Duch Święty jest przyjacielem człowieka. Bóg tak bardzo nas ukochał, że niczego nie zostawił w niebie dla nas. Niczego nie zostawił w niebie. On wszystko dał. Słowo Boże o tym mówi, że dał nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa. To, co miał najcenniejsze. Dał wszystko. Dał wszystko. Ale dzisiaj możemy być w tym miejscu. Dzisiaj możemy być w tym miejscu. Może trochę zeschnięci. Może nieprzygotowane jest moje życie. Może mam jeszcze uprzedzenia. Może moje życie jest pełne jakichś wyrzutów, nieprzebaczenia czy czegokolwiek innego. Mogłoby się wylać wszystko i zmarnować. Dlatego Duch Święty czeka, z miłością czeka na ciebie, aby twoje naczynie życia, twoje naczynie serca, aby było gotowe.
Błogosławieni czystego serca. Halleluja. Błogosławieni czystego serca. Bóg ma dla nas niesamowite rzeczy. To są te rzeczy. Bóg już chce dzisiaj wlewać. Już chce dzisiaj napełniać. Chce napełniać każdego z nas. Trochę posmutnieliście w tym momencie. Nie wiem czemu. Halleluja. Halleluja. Cieszysz się z tego, że Bóg jest gotowy? Że nasz Ojciec, nasz Tatuś jest gotowy, aby napełnić Twoje życie? Ja się bardzo z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę. I chciałbym już być gotowy. Chciałbym być gotowy, aby przyjmować to, co najcenniejsze z nieba. I On tego nie chce zatrzymać. Ale wiedząc, że może się zniszczyć Twoje życie i może się zniszczyć to, co będzie wlewane do Ciebie. Mówi do Ciebie dzisiaj, aby było namoknięte, aby było nasączone Bożym Słowem. Czytajcie Boże Słowo. Chociaż tak jak ja, może nie rozumiesz Go. Może Go nie rozumiesz, ale czytaj Go i poproś Ducha Świętego. Poproś Ducha Świętego, Ten, który jest przewodnikiem. Tutaj czytaliśmy o tym, jak cudownie, wspaniale ktoś prowadził. Wyobraźcie sobie, teraz wam powiem drugi przykład. Wyobraźcie sobie proroka teraz, kiedy wchodzi do świątyni, widzi, kiedy wylewa się strumień wody, ze źródła wylewa się woda. Nie wie zupełnie, w którym kierunku iść, nie wie, co robić. I błądzi po tej świątyni i patrzy. Popatrzcie się, jak precyzyjnie Duch Święty chce w twoim życiu działać. On przyszedł do niego i wyraźnie mówi mu, którą drzwiami, którą bramą masz wyjść? Ku wschodowi. Wypływa ta woda w precyzyjnym kierunku. Idź tam, gdzie jest woda. Idź tam, gdzie ja ciebie pokieruję. Jeżeli będziecie mieć w domu czas, poczytajcie to słowo uważnie. Jak bardzo precyzyjnie ten przewodnik pokazuje prorokowi, jak ma iść. To dotyka moje serce, to podnosi moje serce. Dlatego, że tak jak w bezradności nie wiedziałem, jak czytać Słowo Boże, prosiłem i Pan mi pomógł. Tak mogę być pewny, że nie zbłądzę na mojej drodze, będąc przy Nim. Amen? Halleluja. To jest cudowny przewodnik. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. I tak precyzyjnie Pan mówi, przybytek zwrócony jest ku wschodowi, a woda spływa spośród bocznej prawej ściany przybytku z południowej strony ołtarza. Wytłumaczył mu dokładnie wszystko, gdzie spływa woda. I mówi, a teraz idź i wejdź w wodę. Halleluja. Nie bój się. Słowo Boże mówi, nie bój się. Wiecie, jest wiele strachu, wiele lęku w naszych sercach. I też wiem, o czym mówię. Jest wiele obaw, czy mogę wejść. Wiecie, do niedawna jeszcze słyszałem takie zdanie, że poprosiłbym Boga o Ducha Świętego. Tak bym chciał prosić o Ducha Świętego, o napełnienie, ale nie wiem tak do końca, czy mogę czegoś złego nie dostać. Wiecie, to jest strach. To jest strach i to też zostaw. To jest ten moment, kiedy przewodnik mówi do ciebie, wejdź do wody. Wejdź do wody. I ty się boisz. Kiedy widzisz po kostki, no to jeszcze ci jest fajnie. Wchodzisz. Ale Słowo Boże mówi, że jeżeli Ojca prosisz o chleb, nie da ci kamienia. Amen? I to jest w Słowie Bożym. Popatrzcie się, ja znowu wracam do Słowa Bożego. To jest to kąpanie Twojego i mojego życia w Słowie Bożym. Kiedy jest ciasna skóra, kiedy jest to wszystko popękane i skruszałe i nie jest w stanie przyjąć Bożego namaszczenia. Wtedy Bóg mówi, proś mnie, a ja Ci nie dam kamienia zamiast chleba, ani węża zamiast ryby. Jeżeli mnie prosisz o dobre rzeczy, dostaniesz najlepsze rzeczy. Bo ja jestem Bogiem, który miłuje Ciebie. Zaufanie. Zaufanie do Niego. Halleluja. I wtedy wchodzisz do wody. Wchodzisz do wody. I wiecie, przewodnik, co jest najwspanialsze? Przewodnik bierze sznur mierniczy i mierzy następną odległość. I Ty się patrzysz, no mówisz, nie przestań, no nie rób następny, przecież tam jest głęboko. A on mierzy następny 1000 i mówi, idź dalej. Idź dalej. I Ty idziesz dalej z pokolana. Już się zaczyna trochę fala robić. Ale się boisz jeszcze. Mówisz, Boże, jestem na takim etapie, że nie wiem, czy każde słowo jest do mnie, czy tylko niektóre. Może do braci starszych, do kaznodziejów, może do tych liderów, do tych, którzy są gdzieś na przodzie, a ja tak sobie gdzieś z tyłu siedzę. A on wymierza następny 1000 i mówi, idź dalej, halleluja. I ty idziesz dalej, w posłuszeństwie idziesz dalej. Chodzisz po pas i zaczyna tobą chwiać. Byliście kiedyś nad morzem? Kto był nad morzem? Niech pomacha ręką. Wiecie, jak wchodzisz do morza, to póki jesteś po kostki, to tak fajnie chlupie tylko po nogach, prawda? A kiedy jesteś po pas, to zaczyna każda fala już tobą takie ruchy robić. Zaczyna się taniec z biodrami. I czym głębiej wchodzisz, to tym bardziej widzisz, że wypycha, że zaczyna tobą jakiś środek nieważkości się znajduje. I tak właśnie się dzieje.
I wtedy przychodzi obawa. I chcę was o tym poinformować, że zawsze przyjdzie obawa. Przyjdzie delikatny strach. I pomyślisz sobie, no co będzie dalej? Co będzie dalej? Czy to nie jest za odważne? Czy to jest takie, jak ma być? Dlatego przewodnik, Duch Święty chce ciebie poprowadzić dalej. Chce ciebie poprowadzić. To nie jest koniec. To nie jest koniec. Nie będzie amen. On mierzy następny 1000. Wyobraźcie sobie, mierzy następny 1000. Ja już z przerażeniem patrzę się, co on to wyprawia. I wiecie, kiedy ostatni 1000 namierzył, kiedy następny 1000 namierzył i zobaczyłem, że zaczyna mnie przykrywać, zaczynam pływać, zaczynam płynąć, zaczęło się mi to podobać. I wtedy odczułem naprawdę radość, zacząłem odczuwać ulgę. Wiecie, że kiedy położymy się na wodzie, kiedy zaczniemy odpoczywać i zaczniemy widzieć, że to już płynie, to już jest coś, co przerasta moje możliwości. Coś, co nareszcie zaczęło się mi podobać. Boże, chcę w tym zostać. Chcę być w tym do zawsze, do końca. Chcę po prostu tak płynąć. Chcę już tu zostać. Tak jak uczniowie mówili, Panie, tu jest dobrze. Rozbijmy tu namioty i tu już zostańmy. To wtedy przewodnik przychodzi do niego, delikatnie go poklepie po ramieniu i mówi, a teraz wróć z powrotem do źródła. Wejdź na brzeg i wróć z powrotem do źródła. Masz moją głębię, masz moje napełnienie, masz moje serce, ale chcę być z tobą, chcę mieć z tobą społeczność, chcę z tobą rozmawiać, chcę z tobą mieć społeczność, chcę, żebyś pił ze źródła, nie z cysterny, ale ze źródła. Amen? Halleluja. I takie słowo dostajemy, wróćcie do źródła. Wróćcie do źródła. Halleluja. Zanurzajcie się w Bożym Słowie. Zanurzajcie się w Bożym Słowie. Wiecie, jest wiele możliwości. Można czytać Słowo Boże, można je słuchać. Można w wiele sposobów. Zanurzajmy się w Bożym Słowie. Niech Duch Święty namaszcza nas. Niech Duch Święty nas namaszcza. Niech będzie wcierany olej w nasze życie, abyśmy byli gotowi, bo Pan ma wielkie rzeczy do ciebie i do mnie. Te wielkie rzeczy dopiero muszą być w środku. Muszą być w środku w naczyniu, które jest gotowe, aby się na nowo mogło rozprzestrzeniać, aby się mogło rozciskać, aby mogło pęcznieć, aby ono było w stanie utrzymać wino. Młode wino. Halleluja. Halleluja. Młode wino. Aby to mogło napęcznieć. Niech to będzie poselstwo do Twojego i do mojego serca, abyśmy szli do źródła, abyśmy pragnęli pierwszej miłości, abyśmy rzeczy pierwsze to był Chrystus. Aby ktoś pierwszy to był Chrystus. Bóg na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Halleluja. Dzisiaj spożywaliśmy wieczerzę pańską. Taką wielką radością jest w naszym sercu. I tam w jednym miejscu Słowo Boże czytaliśmy, że rozróżniając ciało pańskie. Bierzcie, jedzcie, rozróżniając ciało pańskie. Ciało pańskie to ty i ja, to Kościół, to bracia i siostry. Było też takie słowo podczas uwielbienia wczoraj, że jak to miło i dobrze, kiedy bracia, kiedy siostry, kiedy bracia, kiedy społeczność, kiedy w zgodzie żyją. Amen? Halleluja. Kiedy rozróżniamy ciało pańskie. I apostoł mówi w tym momencie, aby rozróżniać, aby widzieć Chrystusa w swoim bracie, w swojej siostrze. Amen? To jest tak samo czyszczenie naszego ciała, to jest zanurzanie naszego naczynia, zanurzanie tego naczynia zeschniętego, aby rozróżniać brata i siostrę Chrystusa. Kiedy ktoś może jest trochę inny, ma poglądy niż ty i czasami cię to stawia do pionu, to chcę ci powiedzieć dobrą nowinę, że zaczyna się kąpiel w twoim życiu przez Słowo Boże. Bóg stawia ci kogoś na twojej drodze życia, żebyś mógł zrozumieć, gdzie jest problem. Że to nie tam, a tu. Halleluja. I zaczyna się kąpiel Słowa Bożego. Zaczyna się namaczanie. Jesteś taki ściśnięty, taki spięty, tak bardzo napięty, że kiedyby tylko troszkę wlać, to od razu albo wybuchnie, albo się wyleje. Ale przychodzi kąpiel po to, aby stało się znowu elastyczne. Aby znowu być w stanie rozróżnić brata, siostrę jako ciało pańskie, jako Chrystusa. Gdybyśmy dzisiaj tak naprawdę otworzyli nasze oczy i Pan dałby nam taką świadomość, że koło ciebie siedzi Chrystus, obejrzyj się koło siebie. Popatrz się na prawo, na lewo i damy świadomość, że koło ciebie siedzi Chrystus. Czy tak samo byś sobie siedział beztrosko? Czy nie chciałbyś wszystkich swoich pytań zadać Jemu? Czy nie chciałbyś przytulić Go i powiedzieć, to jest ten czas? I właśnie tak się dzieje. Chrystus siedzi koło ciebie. Chrystus w was nadzieja chwały, kiedy rozróżniamy ciało pańskie. Bóg przychodzi ze swoją kąpielą.
przychodzi ze Słowem Bożym do Twojego i mojego życia, aby nawodnić nasze życie przez Słowo Boże, żeby ono stało się elastyczne. Halleluja. Wiecie, te bukłaki były bardzo cenne i nikt się nigdy nie wyrzucało. Nigdy nie zostaniesz wyrzucony. Nigdzie nie zostaniesz wyrzucony, nigdzie nie zostaniesz odsunięty, bo ty już jesteś po prostu starszy, teraz młodzi. To nie tak. One są odnawiane przed każdym sezonem, przed każdym napełnieniem. Muszą być odnowione. A ja wam chcę powiedzieć, że przychodzi napełnienie. Że przychodzi napełnienie. Jest czas winobrania. Przychodzi napełnienie i Duch Święty już jest gotowy, aby wlewać. Duch Święty już ma czas. Już jest gotowy. Już jest gotowy. On stoi koło ciebie i chce napełnić je. Czy jest gotowy twój bukłak? Czy twoje życie już jest gotowe, żeby przyjąć więcej? Żeby bez strachu, bez bojaźni przyjąć więcej? Wyciągnąć ręce i powiedzieć: Panie, chcę więcej. Chcę, żebyś zaczął napełniać. Chcę, żebyś zaczął napełniać, ale ty najlepiej wiesz, w jakim stanie jestem. Najlepiej wiesz, w jakim stanie jesteś. Jestem. I wiecie, po to nauczanie. Gdybyśmy zauważyli, jak bardzo precyzyjnie Bóg mówi do nas przez ostatnie czasy, przez ostatni, może rok, tak to obserwuję, przez nauczanie tak niesamowity sposób. Może ktoś powie, że tylko wcześniej nie zauważałem tego, ale bardzo, bardzo przyglądałem się. A teraz Pan w szczególny sposób mówi. To mi tak brzmi, jak jest powiedziane w Słowie Bożym, że przez wiele proroków, wieloma sposobami Bóg mówi do nas, do swojego ludu. Ale jest napisane, że w ostatnim czasie przemówił przez Syna swojego Jezusa Chrystusa. I Pan do nas przemówił przez Jezusa Chrystusa, dając dowód swojej miłości, że nie ma nic już w niebie, czego by nie dał Ciebie. Tak się nawet zrymowało. Już niczego nie ma w niebie, czego byś nie miał ty. On wszystko jest w stanie tobie dać. Nie chce ci tylko zrobić krzywdy, żebyś pęknął i żebyś się wylał. Chce ciebie przygotować do tego, abyś to mógł wziąć, abyś to mogła wziąć. Amen? I dzisiaj chciałbym, abyś zachęcić tym słowem. Kiedy to nabożeństwo się skończy, to wiecie, przyjdziesz do domu i możesz cały czas mieć świadomość: Panie, chcę, żebyś Ty był na pierwszym miejscu. Chcę wrócić do pierwszej miłości. Chcę być na tej wyżynie. Tak jak Ty to nazwałeś. Nie jak ja, ale tak jak Ty to nazwałeś. Wiecie, wyżyna to nowe objawienie dla mnie. To jest miejsce, gdzie wszystko inne jest jakby na dole. To jest miejsce, gdzie Bóg Ciebie postawił. I to jest tylko w jednym momencie się dzieje. Kiedy mówisz: Boże, Ty bądź na pierwszym miejscu. I w tym momencie tak jakby zostajesz pochwycony wyżej i patrzysz się na swoje problemy, na swoje troski. Patrzysz się nie na swoich braci, siostry, ale patrzysz się na problemy, na troski, na to, co jest wokół. Twoi bracia, siostry są razem z tobą. W pierwszej miłości. Amen? Ale wszystkie okoliczności są tam na dole. To jest wyżyna. Pan mówi wyraźnie: jeżeli będziesz w pierwszej miłości, jeżeli rzeczy pierwsze, to będzie Chrystus, to będzie Królestwo Boże, to wszystkie okoliczności, wszystkie inne rzeczy, wszystkie choroby, wszystko to, z czym się zmagamy, to zostanie tak jakby niżej o krok. Będziesz mógł patrzeć na dół na to. Halleluja. I tym słowem chciałbym was zachęcić. Chciałbym, żeby nasze serca były przygotowane na to, co jest. Na to, co już jest. Ja nie chcę powiedzieć będzie. Już jest, bo to już jest. Amen? Przebudzenie to jest tak jak fala, to jest tak jak morze. Ja już to kilka razy mówiłem chyba i na tym miejscu też. Ale wiecie, kiedy wejdziesz do morza, ja wam powiem jeszcze takie jedno świadectwo, takie przeżycie, bo jest ono przed moimi oczami cały czas. Kiedy moi synowie byli tacy mniejsi, mali, teraz już dorośli, kiedy byli mali, to pojechaliśmy nad morze i były wielkie fale, taki był półsztorm, powiem, to nie był całkiem sztorm, ale był... I oni bardzo odważni byli, chcieli do tych fal iść, no ale sami nie mogli, więc tata... Chodź z nami. Mi to wiele radości sprawiało, wam powiem. I po jednej stronie jedną ręką złapałem jednego, drugą ręką drugiego i wchodziliśmy do tej wody. I jak chlusnęła taka woda, to wiecie, ja oczy zamykałem i mi tak do końca do śmiechu nie było, bo dorosły człowiek, no co tam się może cieszyć takimi rzeczami. Ale oni się cieszyli do rozpuku. Oni się tak radowali, tak się cieszyli, tak szaleli w tej wodzie, że czasami przewracało ich, ja ich trzymałem tylko, żeby tam gdzieś na dno nie zostali. I ja myślałem, że już będą mieć dosyć, a oni mówią: tam jest taka wielka fala, tam idziemy. Ja sobie myślę: no dobra, no to może po tej fali, jak już ich przykryję, jak się ktoś napije wody, to będą mieć dosyć. Więc idziemy do tej wielkiej fali. I wiecie, jak chlusnęło, to prawie, że wszyscy byliśmy na ziemi, wszyscy byliśmy na dnie. I znowu, żeśmy szybko się wyrywali i myślę: no to teraz idziemy na plażę, spokojnie patrzeć. A oni mówią: tam jeszcze większa, tam lecimy. I wiecie, byli niezmęczeni w tym wszystkim. Coraz to lepsze, coraz to większe doznania. I wiecie, w pewnym momencie Bóg zaczął mówić do mnie.
zaczął mówić do mnie, taki chcę, aby był mój Kościół. Aby był taki mój Kościół. I wiecie, i przychodzą różne fale. Były na przestrzeni wieków były różne fale. Jedna jest po kolana, jedna jest mała, jedna jest tak wielka, że nie jesteś w stanie ustać na nogach. Ale chcę wam zwrócić uwagę na jeden fakt, który jest niezmienny. To jest to samo morze, to samo morze, to nie inne morze przypłynęło. Fala większa albo mniejsza, ale to same morze. To jest ten sam Duch Święty. Halleluja. Przychodzą różne fale. Przychodzi wielka fala i przychodzi mała fala, ale ten sam Duch Święty. Halleluja. Nadal stoisz w tej samej wodzie. Nadal stoisz w obecności tego samego Boga. I do naszego życia mogą przychodzić różne fale, ale bądźmy odważni i chciejmy iść naprzód. Bo trzymamy się tego, który ma moc, który nas uchroni. Halleluja. Nie bójmy się. Nie bójmy się, nie odwracajmy się i nie uciekajmy, bo to może być niebezpieczne. Jeżeli jesteśmy za rękę, trzymamy naszego Pana, przewodnika. Trzymamy przewodnika, idźmy odważnie. Halleluja. Halleluja. I bądźmy zawsze przy źródle. Bądźmy zawsze tam, gdzie jest najbliżej Niego. Z tymi słowami was chcę zostawić. Niech Bóg błogosławi. Niech Duch Święty nie tylko stoi koło ciebie, chcąc napełnić się, ale bądź gotowy. Niech będzie taki moment, kiedy staniesz rano, albo będziesz wieczorem stał przed Panem i powiesz, Boże, czy to już ten moment? Chcę być napełniony Tobą. Chcę być napełniony Tobą. Boże, badaj moje serce, Ty mnie znasz. Niech Twoje Słowo robi to, co potrzebuje robić. Halleluja. I czytajmy Boże Słowo. Przychodźmy przed Jego oblicze. To jest życie. To jest życie. Amen. Halleluja. Niech Bóg was obficie błogosławi. Niech da wam taką rozkosz, taką radość w Jego obecności, żebyście byli jak ten, który płynie w tej wodzie. Jak płynie w tej wodzie i już nic innego nie chce. A potem otwierasz oczy, kiedy słyszysz przewodnika i widzisz cuda. Widzisz rzeczy, które są niesamowite. A potem tak jak apostoł Paweł, widząc te cuda, widząc to wszystko, obraca się i to jest za jego plecami, nadal się dzieje. A on mówi, Panie, ale ja tylko chcę Ciebie. Ja do celu, do nagrody. Ja nie zachłysnąłem się tymi cudami, chociaż są niezwykłe i naprawdę wielki szacunek do Ciebie. Wielki honor i chwała. Ale Ty nadal jesteś moim najwyższym celem. Nadal, Panie Jezu, Ty jesteś tylko jedyny. Chrystus najważniejszy w moim życiu. Nadal tylko chcę do źródła i do Ciebie. Halleluja. I zawsze tak będzie w moim życiu. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nadal chcę iść do Ciebie. Tylko do Ciebie, tylko do Jezusa. Tylko do Niego, do źródła, do tronu łaski. Halleluja. Niech Bóg was obficie błogosławi. Amen.